Halo, dzień dobry, cześć, witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mafii 3. Kochani, musimy udać się na wyspę. Musimy udać się na wyspę, tylko ja sobie zaznaczę. Pyk, czy mi się nie pokaże? Nie pokaże mi się. No właśnie. Na wodzie niestety nie pokazuje nam się, gdzie mamy dokładnie jechać, znaczy tam płynąć, tak? Ale ogólnie na wyspę. Postaram się dopłynąć w takim razie. Widzę, że łódka w miarę taka szybka. Nie takie jak te kiedyś, co takie wywrotne były. Boże, nie zapomnę tego normalnie. Łe, co to było? Alligator, kurde, czy co? Alligator. Dobra, tu gdzieś trzeba zacumować. Dobra. I tak, mamy amunicję? Coś tam mamy. Nie jest tego dużo, niestety. Dobra. Udaj się do sanatorium. Opuszczone sanatorium na opuszczonej wyspie. Oh yeah. To autko tutaj nie jest na darmo pewnie. Stary gruchot. Boże. Oni tym chyba wozili tych do sanatorium, tych ludzi. O matko. Jak słucham, co ona tam gada. I może Jezus Maria. Może kiedyś to fajnie wyglądało i w ogóle, ale teraz jak jest opuszczone, zobaczcie jaki to jest kurwa klimat. Ile tam jest ludzi? Halo, halo. Oczywiście znaki, standardowo. No dobra. Strzelanie w zwolnionym tempie. Prawy przycisk myszy i spacja. A raczej nie będziemy tego używać. Chyba. Jest tam ich naprawdę sporo. Patrzcie. Tu trzech w ogóle w jednym miejscu. Ja nie mogę. A pewnie do środka się nie dostaniemy bez zabicia tych wszystkich tutaj przed sanatorium. O Jezu. Kurczę, nie chcę popłochu zrobić. Tamten padł. Dobra, coś się agrują pomału, widzę. No bo ciało spadło, tak? Shit. Ja pierdzielę, ile ich tutaj jest, patrzcie. O, pięknie, jeszcze mnie, kurde, spalcie. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Dobra, weź się któryś podnieść, bo chcę was zabić. Ta emeczka jest całe szczęście w miarę dobra. Okej. Tam jest ich sporo. Tu się ukrywa za tym. Kurwa mać, no on mnie trafił, a jego nie, no. Serio. Tutaj się kryją za tymi, widzę. Ajajaj. Weź tu traf teraz. Pięknie, sam się spalił. W sumie.
Tutaj jest jeszcze jeden gdzieś. Nice. Ty szmato. Niedobrze, niedobrze. Dobrze, że mamy te... What the fuck? Jak on mnie tam... Jakim cudem frajer mnie tak, kurczę... Stłuk tutaj. Dobra, tam jest jeden. Tutaj u góry, po lewej stronie jest kolejny. Średnio tutaj widać, kurczę. Jest na blisko. Dobra. Git. To byśmy mieli teraz tak, apteczkę. Tam jest. Tu jest apteczka, całe szczęście. Normalnie, kurde, czuję się czasami to jak w Max Payne, tylko apteczki, apteczki. I zawsze zero amunicji. Nie, nie będę wam Max Payne'a nagrywał. To na pewno nie. Strasznie denerwująca gra, co jak co. O ty kurwa, co ja zrobiłem? Co ja żem zrobił teraz? Ja cię pieprzę. O, ty szmato! No to po mnie. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że mi się zapisało teraz, jak wszedłem tutaj do tego, do sanatorium. O, Jesus, ale ich tam jest. Coraz bardziej się, kurczę, zastanawiam nad... nad snajperką. Oni w za dużych grupkach chodzą. Ale ogólnie mieliśmy wejść tutaj do środka, widzę tylko. No zobaczcie. To nie musiałem się z nimi tam tłuc nawet. O kurde. Ej, co jest? Dwóch części, żeby przejść, aha. No dobra. Cały czas to używam, bo nie chcę, żeby mi któryś się tutaj po prostu... pojawił nagle. No bo by była lipa. O. I po tobie. Cały czas używam właśnie tego wzroku, bo kurczę. Boję się właśnie, żeby ktoś gdzieś mi nie wyskoczył. Byłaby lipa. Ale zobaczcie, jak oni niesamowicie są, kurde, w tym, w środku, tutaj, siedzą w tej... Co to, kurwa, było? Siedzą w tej sekcie. Ja pierdolę, tutaj trzech idzie. Okej. Okej, nie jest źle. Nie zagrowali się przynajmniej. No tak, bo jak kamizelki też nie miałem, ale lipa. Medykamenty będę zbierał teraz, bo kurczę, coraz to ciężej. Dobra. Skąd ja przylozłem? Tędy. Tylko tędy już nie przejdę, tak? Ja pierdzielę. No gra mnie zmusza, żebym poszedł tam chyba na zewnątrz gdzieś. To mi się tak do końca nie podoba.
No tak, no tędy mi pokazuje ewidentnie. To się kurde podpalił, idiota. Nice, dobra. Teraz jak my mamy się tutaj dostać? Czekajcie. Oho. O właśnie, oni tutaj tak łażą. Patrzcie ile ich jest, no patrzcie ile ich jest, kurwa. Za dużo, na pewno za dużo. Ten się patrzy jeszcze w tą stronę, dobra, tamten poszedł. Ja oczywiście nic nie widzę, bo jest tak ciemno jak w dupie, że nic nie widzę. Dobra, bo tu rzucają koktajlami. Proszę, zginęliście wszyscy? Chyba tak. Boże, co oni tu robią? Krowa jakaś, ty. Pierdolona sekta. Chuj wam w dupę. Tak was wszystkich wybiję na koniec i tak. O Boże, dobra. Drugą część musimy sprawdzić. Tu jest trzech. Co oni robią? Aha, ona ich bije, okej. Dobra. Pierdziele, tu następni wariaci. Dobra, dwóch... O Boże! Tego to nie zauważyłem. Niedobrze, bo nie mam amunicji. Tak, tylko kurczę, ja ich nie widzę. Shit! Ciemno jak w dupie. No widzicie coś? Bo ja na przykład nie. Okej, leży. Trzy naboje. Dwóch przeciwników. Trzech przeciwników. Super. Po prostu świetnie. O, jeszcze więcej. Dobra, pierdziele to. Biorę inną broń. Weźcie wy się, wychylcie gdzieś w końcu. Nie widzę jej, centralnie nie widzę tej typiary, ona gdzieś tam jest. Ten tu zbiega. Czemu on nie zginął, nie wiem. Świetnie, po prostu świetnie. Leży, dobra. Ostatni kolej został. Leży, dobra, leży. Szmaciarz. I kolejna baba tam jeszcze gdzieś jest. Niedobrze. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, dobra. No co za kurwa? Gin, suko. Dobra, gdzie my mamy?
To jest to? A no to jest to. Dobra, weźmy apteczkę. I kolejna jest gdzieś tam. Szafka na broń tutaj jest z boku. Okej. I co? I apteczka gdzieś tutaj jest niby. Ale dobra, nie chce mi się kurczę jej szukać. Nie chce mi się jej szukać. Czekajcie, może ona gdzieś tutaj jest? Nie, na dole. Dobra, kij w to. Dostańmy się do tych drzwi w takim razie. Nawet nie mam najmniejszej ochoty przeszukiwać tutaj tego terenu. W poszukiwaniu jakichkolwiek gównianych znajdziek z gównianego sanatorium. Ewy dupie to mam. Serio. Nie podoba mi się ten głos. To teraz mam kręcić i szukać pewnie, które to jest... No, tak myślałem, ja pier... Aha! Czekajcie. O, udało mi się. Nawet nie wiem, jak to zrobiłem. Ty będziesz, kurwo, się śmiała. Ty będziesz zaraz się śmiała. Oho. Faza pincet i ogień. A, to jest ta, Anna. O, mówiłem, że niezłą fazę ma. Naćpali go. Znaczy, sam się w sumie naćpał tymi kadzidłami, nie? Boże, gdybym zobaczył taką lalkę gdzieś, w jakimś sanatorium opuszczonym, ja bym się osrał. Kiedyś, pamiętam, oglądałem jakieś tam nawiedzone miejsca, niby coś, właśnie gościu był gdzieś w sanatorium, czy w czymś takim. I na schodkach były ułożone lalki. Dwie, trzy, cztery, nie pamiętam ile było, chyba cztery. I on przechodząc, niechcący strącił tą jedną lalkę. To dziecko takie lalka, tak? I najlepsze co, że niby kamera uchwyciła rzeczywiście... jak gdyby płacz lalki, jak gdyby płacz dziecka, nie? Także grubo. I właśnie w takich momentach człowiek sobie przypomina o takich rzeczach i... No i mówię, człowiek sobie w takich momentach przypomni o takich miejscach i kurde, normalnie gdzieś się osrać, nie? Leży. Tu, tamten coś kombinuje, ten też. O, wychyla. Nice. W sumie i tak już wiedzą, że tutaj jestem. Ej, zrobiłem, lol, jak ja to zrobiłem? Cheater. Masakra. Nie lubię tych bab, kurde, one tutaj tak latają właśnie. Nice. Boże, ta MK jest niesamowita. No wychyl się, kurde.
Jak to możliwe, że oni się tam tak chowają? No wychyl, ciecio malinowy. Ci kurwa dam barbecue zaraz. Matko, nie to nacisłem. O, proszę. Są dwie osoby jeszcze, patrz to. Nice. Tylko, że nie mam amunicji. Musimy pozbierać troszeczkę. Chyba, że tu nic nie będzie. Kurde, nie ma do M-ki. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Zabij członków. Aha, czyli wszystkich mamy zabić. Super. Na pewno nie zamienię M-ki na żadną inną broń. No nie ma szans. No kuźwa, no w życiu. No, hopaj. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Ło, to było Cheatersko I'm Lokowskie. Czekajcie, to musimy wyskoczyć. O, ty szmato, prawie już cię miałem na celowniku. Ta, zdziwisz się. Spaliłbym to w pizdu później na jego miejscu. Dowody bym uwiecznił na tym. Gdzie ona jest? Aha. Lewy alt, lewy alt! Jezus Marian! Pięknie. Zarżnij ją jak świnie! Myślę, że nie. Slashed her own throat after she realized what you've done to her. She was chosen. She was forced by you. Sama się nadziała, co za kretynka. Jak mi przykro. Na razie to mam nadzieję, że ta wieża spłonie razem z tobą. W życiu bym ją tak nie zostawił, jeszcze bym ją dobił. It was Langan's idea to lay Anna to rest with his family. Grief. It can overwhelm you if you let it. It can suffocate you and reduce you down to nothing. So the key is to look for the light inside those around us, to grab hold of it. Even the slightest flicker can give us hope, a bit of peace. I think in Anna, Lincoln found that slight flicker. Problem was, he didn't understand the impact she had on him until she was gone. Now, Anna's death was
certainly tragic. But I know in death she found that peace that escaped her in life. Lincoln, on the other hand, I think what happened with Anna only reaffirmed what he already believed. Sometimes living can be worse than dying. Lincoln knew that better than anyone. Got another call from your Aunt Lily. Says she's coming back in on a bus. She'd appreciate her nephew picking her up. Be good to see you again. Thanks for letting me know, Father. Dobra, jestem, kochani. No to niemiło, niemiło, kurczę. Niemiło się stało. Ale tak to jest, jak kurczę, sekta zawładnie człowiekiem. O, właśnie takie złe rzeczy później się dzieją. No niestety. Odbudowa baru Samiego. O kurde. Jedź po ciotkę Lili. Twoja ciotka, siostra Samiego, wraca do miasta. Odbierz ją z dworca autobusowego. Wow. Nie wierzę, że będziemy to odbudowywać. Kurczę, nieźle, nieźle. No naprawdę nieźle. Co my tu mamy? Porozmawiaj z Donovanem, o Tonym Dradco. Kurczę, tutaj mamy jeszcze te stare misje. Ja pierdzielę! Tu z Donovanem. Porozmawiaj z Donovanem. Tutaj też z nim. I tu mamy z jakimś innym kolesiem. Wydaje mi się, że mamy te misje wypełnione. Tylko one są, ona jest po prostu do dokończenia, jak gdyby. Czyli główna misja, ale nie jestem pewny teraz, jak to tam było. No i tak. Dobra, kochani, słuchajcie, ja się zatrzymam, zakończymy ten odcinek i ja sobie tam dojadę, bo to jest bardzo, bardzo daleko, jeszcze tym autem to już w ogóle tragedia. No nic, to by było na tyle, tak jak mówię, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, jeżeli tak, łapę w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!